Cześć wszystkim. Wreszcie się zebrałem i postanowiłem założyć kanał na YouTubie. Kanał poświęcony głównie mojej gadance na temat historii, bo lubię to robić i uznałem, czemu nie sprzedać tego medium. A ponieważ głównie zajmuję się epoką nowożytną, a w szkołach zwykle zaczyna się wojnę od odkryć geograficznych, uznałem, że to może być dobry, symboliczny początek mojego kanału. Nie będę tak się skupiał na powtarzaniu dat bez kontekstu, bo to by było bez sensu. Raczej skupię się na tym, czemu w ogóle do odkryć geograficznych doszło. Czemu w XV wieku, a nie wcześniej czy później. I czemu w ogóle zaczęli to Europejczycy, bo to nie byłoby wcale takie oczywiste. Nie uprzedzajmy jednak materiału, zapraszam do oglądania. Jestem bardzo kiepski z robienia wstępów. Na początku powinniśmy sobie jednak powiedzieć, co wykształcony Europejczyk w XV wieku wiedział na temat świata. Teorię płaskiej ziemi dawno wyrzucono do kosza. Za kulistością opowiadały się uznane autorytety starożytne, naukowe czy kościelne. Uznawano jednak, że są pewne granice, których zwykły człowiek nie jest w stanie przekroczyć. Na północy były to skandynawskie mrozy, na zachodzie rozległe wody. Jeśli chodzi o południe, odstraszał afrykański żar. Uznawano, że im dalej na południe, tym już tylko jałowiej i goręcej, więc ktoś, kto zapuszcza się zbyt daleko, po prostu ryzykuje śmierć z głodu czy pragnienia. Ukuto nawet termin przylądku Nie, którego lokalizowano gdzieś poniżej Wysp Kanaryjskich i który miał być właśnie taką mityczną barierą, poniżej której nie należy zapuszczać. Pozostało zatem wschód, na którym rozciągały się ziemie podbite przez Turków czy Mongołów. Nie poznano więc dokładnie granicy naturalnej, skoro istniała o wiele skuteczniejsza granica polityczna. Wiedziano jednak, że tam dalej są jakieś krainy, niektóre bardzo rozległe i bogate, które działały dość mocno na wyobraźnię Europejczyków. Stamtąd kupcy przywozili cudowności, których próżno było szukać na kontynencie, a za które wielmoże byli skłonni płacić fortunę. Tam miały istnieć krainy pełne niespotykanych stworzeń czy ogromnych bogactw, takie jak Ofir, w którym biblijny król Salomon miał mieć swoje kopalnie złota, albo państwo księdza Jana, czyli rzekome chrześcijańskie królestwo otoczone zewsząd innowiercami. Na tym wątki religijne się zresztą nie kończą, bowiem według tradycji w Indiach swój żywot zakończył święty Tomasz i tam miały znajdować się jego szczątki. U znudzonych szarą codziennością Europejczyków Orient działał więc mocno na wyobraźnię. Szczególnie zaś interesujące były Indie. Pewien staroszkolny mit mówi, że w końcu to Turcy osmańscy zablokowali drogę do nich i uniemożliwili transport indyjskich towarów do Europy, co nie jest prawdą w ogóle. W sensie, po pierwsze, główne szlaki handlowe wiodły przez Egipt, a ten został zajęty przez Turków dopiero w XVI wieku, dość długo po odkryciach geograficznych. Po drugie, gdy już Turcy przejęli szlaki handlowe do Indii, to nie leżało w ich interesie je blokować, wręcz przeciwnie, oni je ułatwiali i sami czerpali z nich zyski. A gdy tylko pojawia się konkurencja, starali się ją zwalczyć. Lecz nie od Indii zaczęły się wielkie odkrycia geograficzne, ale od początku. Portugalia w XV wieku była ambitnym królestwem, które jednak nie miało większych widoków na rozszerzenie swoich wpływów na Półwyspie Iberyjskim. Zamiast tego więc szukano zdobyczy w Afryce. Jednej z wypraw wojennych z 1415 roku przewodził portugalski królewicz, Henryk, nazwany później przez potomnych żeglarzem. W zdobytym mieście Ceuta miał usłyszeć pogłoski o tym, że ten cały Ofir znajduje się jednak nie tyle gdzieś tam daleko na wschodzie, co na południu Afryki. Królewicz uznał, że zdobycie kontroli nad tamtejszymi kopalniami złota będzie dla Portugalii ogromną szansą. Problem w tym, że nie za bardzo wiedziano, gdzie ten Ofir leży. Szukanie drogi na południe przez piaski pustyni raczej nie miało racji bytu, więc pozostawała podróż wodna. Jednak i w niej było wiele przeszkód. Strach przed południowym żarem był jednak ogromny. Piszący po latach królewski kartograf Zurara pisał: Nie było nigdy żadnego człowieka, który ośmieliby się przekroczyć przylądek Bohador, aby poznać kraj rozciągający się za nim, tak jak tego pragnął infant. I, prawdę powiedziawszy, nie było tak przez brak odwagi albo dobrej woli, ale ze względu na nowość sprawy, z którą związane było bardzo rozpowszechnione istniejące od dawna przekonanie, przekazywane pośród hiszpańskich żeglarzy z pokolenia na pokolenie. I chociaż dzisiaj jest pewne, że to przekonanie było mylne, to jednak dokonanie takiego czynu niosło sobą zagrożenie największym nieszczęściem. A więc każdy się ogromnie wahał, czy jako pierwszy ryzykować swoje życie w owym przedsięwzięciu. W jaki sposób, mówili oni, przekroczymy granice wyznaczone przez naszych ojców? I jaką korzyść może mieć infant z zaprzepaszczenia naszych dusz, podobnie jak naszych ciał? Bo przecież oczywiste, że popełnilibyśmy w ten sposób samobójstwo. Jest przecież pewne, kontynuowali żeglarze, że za przylądkiem nie ma ani ludzi, ani zamieszkałych miejsc. Ziemia jest tam nie mniej piaszczysta niż pustynia Libii, gdzie nie ma ani drzewa, ani zielonej trawy. Morze jest tam do tego stopnia płytkie, że na mile od brzegu głębokość nie przekracza łokcia. Prądy morskie są zaś tak silne, że żaden okręt, który przekroczy przylądek, nie zdoła nigdy powrócić. To właśnie dlatego nasi ojcowie nigdy nie starali się go przekroczyć. Henryk był jednak zdeterminowany. Między innymi założył szkołę nawigacyjną w Sagres, ściągał różnych specjalistów od żeglugi z Morza Śródziemnego, czy sprzyjał rozpowszechnianiu się różnych przydatnych na morzu urządzeń. Kluczowym wynalazkiem była karawela. Lekki statek, którego różnorodne żagle i system lin pozwalały płynąć nawet przy niekorzystnych wiatrach, nie posiłując się przy tym setkami żeglarzy.
A o ile na Morzu Śródziemnym, gdzie co chwilę był jakiś port, można było sobie pozwolić na dość liczną załogę, tak w żegludze oceanicznej każda gęba do wykarmienia potencjalnie skracała możliwości podróży. Przez prawie 30 lat wiele poza kurzem i piachem nie znajdowano, a królewiczowi zarzucono marnotrawienie pieniędzy. Ale co można było zrobić, był z rodziny królewskiej. W końcu jednak przyszedł przełom. W 1443 roku Portugalczycy odkryli wyspy Arguin, zamieszkałe przez liczną czarnoskórą ludność tubylczą, a w 1445 bujnie porośnięte ziemie, nazwane później Przylądkiem Zielonym. To zaprzeczyło dotychczasowym tezom. Na południu było życie, byli ludzie, była roślinność, a to znaczy, że mogło być też coś więcej. Kolejne 15 lat upłynęło pod znakiem wzmożonych wypraw geograficznych, które zaowocowały tak wiele dziś mijącymi nazwami jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Złote Wybrzeże czy Wybrzeże Niewolnicze. Apetyt rośnie jak miarę jedzenia. Trochę rozmyślano i uznano, że skoro już tak opływamy tą Afrykę, a wiemy, że gdzieś za nią znajdują się Indie, to może spróbować ją opłynąć całą i położyć rękę na indyjskich towarach bez kosztownego pośrednictwa arabskich czy włoskich kupców. Nadzieje jednak szybko stopniały. Afryka okazała się o wiele większa niż zakładano, a po obfitej w zasoby Zatoce Gwinejskiej nie znajdowano już tak cennych terytoriów. Wielu wolało więc po prostu okopać się na tym, co już zdobyli i stamtąd czerpać zyski. Zaś w 1460 roku zmarł Henryk Żeglarz, szybko okazało się, że brakuje już chętnych, którzy inwestowaliby w tak niepewne wyprawy, których celem byłoby samo odkrywanie ziem. Eksplorowanie Afryki nastąpił więc zastój. Rzadko kiedy zdarza się, by cały tak znaczący proces został faktycznie zainicjowany przez jedną osobę, ale możemy tylko gdybać, co byłoby, gdyby nie Henryk Żeglarz i cały ten jego upór. Są też i ciemne strony jego postaci. Jednym z największych zysków, jakie dawała Afryka, był handel z złapanymi ludźmi, a był to już okres, kiedy Europa zaczęła zapominać o niewolnictwie. Wymowna jest pewna sytuacja z 1444 roku ze świeżo założonej osady Lagos. Wspominany już kartograf Zurara pisał: rankiem 8 dnia sierpnia, bardzo wcześnie ze względu na upał, marynarze zaczęli przygotować łodzie i umieszczać na nich niewolników i przewozić ich tam, gdzie im kazano. Ludzie ci, zebrani na placu, tworzyli zadziwiający widok. Byli między nimi niektórzy prawie biali, o przyjemnym wyglądzie, proporcjonalnie zbudowani. Inni mniej biali, tak jak mulaci, a jeszcze inni ciemni jak Etiopiowie i tak brzydcy na ciele i twarzy, że zdawali się pochodzić z podziemnego padołu. Ale czyż jest serce tak twarde, aby nie przeniknęło go uczucie żałości na widok tych ludzi? Oto jedni z nich z głowami opuszczonymi i zalani łzami spoglądali nawzajem na siebie. Inni, jęcząc boleśnie, obracali oczy ku niebu, jakby prosili o pomoc Ojca Natury. Inni bili się rękoma po twarzy i rzucali na ziemię. Byli tacy, którzy śpiewali smutne pieśni, i chociaż słowa ich języka nie są zrozumiałe, pieśni owe dobrze ukazywały ich nieszczęście. I oto, żeby jeszcze zwiększyć ich cierpienia, pojawili się ci, którym rozkazano podzielić jeńców. Zaczęto ich dzielić na grupy tak, aby części były równe, a więc trzeba było rozłączyć dzieci od rodziców, żony od mężów, brata od brata. Niczego nie brano pod uwagę i ludzi przydzielano tam, gdzie wypadło. Kiedy umieszczono ich w jakiejś grupie, dzieci wyrywały się z całą siłą do rodziców, biegły do nich, matki obejmowały swe dzieci i chroniły je własnym ciałem, godząc się raczej na śmierć niż na odebranie im dzieci. I tak, nie bez trudu, dokonano podziału. Bo obok oporu, który stawiali niewolnicy, cały plac zapełni się ludźmi z miasta, wsi i okolic, którzy tego dnia nie wykonywali pracy, z której żyli, gdyż chcieli przyjrzeć się niezwykłemu widowisku. Ale widząc jednych zapłakanych, a drugich rozdzielających jeńców, obserwatorzy wszczęli taki tumult, aż zmieszali się i zawstydzili ludzie organizujący ten podział. Był tam w azeście świty infant, dosiadający wspaniałego rumaka i darzący swoimi łaskami, który jako człowiek mało dbający o zatrzymanie swojej części z 406 dusz tworzących jego kwintę, bardzo szybko dokonał ich podziału, rozdając swoją część innym. Henryk odegrał więc znaczną rolę w oswajaniu Europy ze zjawiskiem nowożytnego niewolnictwa. Choć wówczas czarnoskórzy jeńcy byli raczej egzotyczną ciekawostką, aniżeli pracownikami tłumnie zasiedlającymi plantacje. Zastój w odkryciach trwa przez jakieś 20 lat, aż do lat 80. XV wieku, kiedy na dwór portugalski przyszły mgliste wieści na temat tego państwa księdza Jana. Szybko przypomniano sobie swoje indyjskie ambicje i liczono, że ten cały ksiądz Jan, kimkolwiek on jest, pomoże swoim chrześcijańskim braciom w opanowaniu Indii, w zamian za udział w zyskach oczywiście. W 1488 roku wyruszyły więc dwie wyprawy: lądowa Pedra de Covilhã i morska Bartolomea Diaza. Obie zakończyły się sukcesem i przyniosły rozczarowanie. No bo Covilhã po wielu perypetiach dotarł do Abysynii, bo to było to państwo księdza Jana, ale szybko na miejscu okazało się, że tamtejszy władca ma ważniejsze sprawy nad głowie i od Portugalczyków chce co najwyżej świętego spokoju. Diaz dotarł zaś na kraniec Afryki. Nazwał go Przylądkiem Burzowym, nazwę tę król Portugalii szybko zmienił na o wiele bardziej nośną – Przylądek Dobrej Nadziei. Okazało się jednak, że Afryka ponownie jest o wiele większa niż w ogóle zakładano. Następna wyprawa miała wymagać o wiele więcej czasu, przygotowań i pieniędzy. Niemniej szlak był już wytyczony, pozostało go tylko przekroczyć. I tu na scenę wkracza Krzysztof Kolumb.
Był on żeglarzem i kupcem, który miał pewne doświadczenie na Morzu Śródziemnym oraz kontakty na dworze w Portugalii. Trochę podumał i uznał, że może zamiast tak opływać tą Afrykę w tej z powrotem, lepiej popłynąć po prostu na zachód i w ten sposób dopłynąć do Indii. Teoria ta miała swój sens, bowiem w tamtym okresie bardzo popularny był starożytny geograf Ptolemeusz, który szacował obwód Ziemi na około 28 tysięcy kilometrów. Przypomnę, że jej rzeczywisty wymiar to około 40 tysięcy. Być może gdyby Kolumb zdawał sobie sprawę z prawdziwego rozmiaru planety, to nie odważyłby się na taką wyprawę. Dla niego jednak świat był o wiele mniejszy. Propozycja ta spotkała się jednak z odmową króla Portugalii. No bo czemu miałby on ładować pieniądze w tak niepewną wyprawę, kiedy w sumie szlak miał już wytyczony i opierał się on na latach podróży i praktycznych doświadczeń, a nie na teoriach różnych starożytnych myślicieli, którzy już przecież w tylu miejscach się pomylili. Poza tym Kolumb stawiał bardzo wygórowane żądania, takie jak na przykład monopol na działalność w Indiach, czy 10% zysków z tamtejszych ziem. To już całkowicie podważało sensowność ładowania jakichkolwiek pieniędzy w takie przedsięwzięcie. Kolumb opuścił zatem Portugalię i zaczął szukać innych sponsorów, aż wreszcie osiadł na kastylijskim dworze królowej Izabeli, by teraz tę ją pomęczyć przez kilka lat swoimi planami. Tam miał jednak inne rzeczy na głowie, takie jak walkę z Emiratem Granady, który był ostatnim muzułmańskim bastionem na Półwyspie Iberyjskim. Kiedy jednak wojna zakończyła się po jej myśli, to mogła spojrzeć nieco przychylniej na plany Kolumba. Wyraziła zgodę, choć osobiście sądzę, że nie liczyła za bardzo na sukces tej wyprawy. Świadczą o tym dwie rzeczy. Po pierwsze, Kolumb chciał co najmniej trzech dobrze wyekwipowanych statków, a dostał w sumie dwie stare krypy. Trzecią, Santę Marię, kupił i wyremontował z własnych funduszy. Po drugie, królowa zgodziła się na jego wygórowane żądania. I kiedy wyszło, że Kolumb faktycznie coś odkrył, rychło zaczęła się ze swoich obietnic wycofywać. Jak wiemy, Kolumbowi się udało. Dotarł do swoich Indii, wziął paru Indian na statek i wrócił do Kastylii w chwale odkrywcy. Portugalczykom się to oczywiście nie spodobało. Tyle lat wyrzeczeń, podróży, by na końcu śmietankę spili ich sąsiedzi. W powietrzu wisiała wojna, tym bardziej, że Portugalczycy zasłaniali się bullą wynegocjowaną jeszcze przez Henryka Żeglarza, która dawała im monopol na odkrywanie ziem zamieszkałych przez pogan. W porę musiał więc zainterweniować znany z różnych rzeczy w historii papież Aleksander VI. Koniec końców doszło do układu w Tordesillach, który wyglądał mniej więcej tak, że świat przedzielono pionową kreską i pogańskie ziemie na wschód od niej miały należeć do Portugalii, a to co na zachód, do Kastylii. Do pierwotnych planów Portugalczycy szybko wnieśli o małą poprawkę, tak by mogli omijać niekorzystne prądy morskie, nie wkraczając w strefę wpływów sąsiadów, na co Izabela wyraziła zgodę. No bo chodziło w sumie o kawałek granic na wodzie, którą i tak byłoby trudno wyegzekwować. Na skutek tego lekkiego przesunięcia Portugalczycy weszli w posiadanie Brazylii, jeszcze na kilka lat przed rzeczywistym odkryciem. Odkrycie Ameryki było jednak dla Kastylii przedwczesnym sukcesem. W świadomości ludzi był to szok. Zupełnie nowy kontynent zamieszkały przez obcą cywilizację, o której nie wspomina ani Biblia, ani świat nauki. To trochę tak jakby dziś odkryć, że na Drodze Mlecznej znajduje się jakaś inna planeta, zdatna do życia i zamieszkała przez obcą cywilizację, która jakimś cudem aż tyle lat pozostawała niezauważona. Natomiast politycznie i ekonomicznie była to klapa. Na kontynent ludziom nieśpieszno się było zapuszczać, bo zaraz się coś ukąsi, dziobnie dzidą albo złapiesz jakąś egzotyczną chorobę. Opanowano jedynie garść wysp na Morzu Karaibskim, na których jednak nie było nic ciekawego. Kolumb bardzo chciał udowodnić Izabeli, że cały ten cyrk miał jakiś sens i tych Indian po prostu zamęczył na śmierć, byleby przywieźć królowej z Ameryki coś fajnego. Przy tym był fatalnym zarządcą i nawet skończyło się to na tym, że wybuchł bunt i przywieziono go do Kastylii w kajdanach. Do Ameryki długo nie zapuszczał się nikt poza kryminalistami, awanturnikami czy nazbyt ciekawskimi badaczami. Po śmierci królowej Izabeli amerykańskie plany w ogóle zamarły. Jej mąż, Ferdynand Aragoński, wprawdzie snuł plany budowy jakiegoś hiszpańskiego imperium, ale widział je raczej osadzone na Morzu Śródziemnym, a nie daleko za oceanem. Dopiero oszałamiająca kariera Hernana Corteza i jego podbój Azteków spowodowały istny boom kolonialny. Ale musiało minąć dopiero 25 lat po pamiętnej wyprawie Kolumba, czyli całe pokolenie. Co zaś z tymi Portugalczykami? No więc, po zabezpieczeniu się w Tordesillach, w 1497 roku wyruszyła kolejna wyprawa, której przewodził Vasco da Gama. Dotarli oni do prawdziwych Indii, ale na miejscu okazało się, że nikt tam za bardzo Portugalczyków nie chce i tubylcy poradzili im grzecznie, żeby sobie stąd poszli. Arabowie, którzy dominowali w handlu indyjskimi towarami i niezbyt chętnie widzieli konkurencję, byli jeszcze mniej mili, aż wybuchły walki. Da Gama musiał się wycofać i wrócił do Portugalii z niczym, uszczuplono 2/3 załogi. Odrobił jednak lekcję i w 1502 roku ponowił wyprawę. Tym razem na czele 20 świetnie wyekwipowanych okrętów wojennych.